Siemanko, dzisiaj śniadanie w nowym miejscu, więc muszę namierzyć restaurację, kawiarnię Martineza i możemy zacząć dzień trzeci w Buenos. Tak się kiedyś zaczynało, się tak kiedyś nie jeden dzień, ale dzisiaj musi być awokado. Chciałem zjeść gdzieś indziej, ale to jest mistrzowskie śniadanie. Awokado, jajko, boski chleb, orzeszki, kawa. Nie piję, ale jak już dostaję, to wypijam. Jest Martinez. Tak naprawdę ten dzień zaczął się od skandalu. Ponieważ jest to skandalem, że zapłaciłem za to samo śniadanie, co w innej restauracji tej samej marki, o 100 pesos więcej, i nie dostałem bekonu do jajka i wydawało mi się, że mniej tego jajka dostałem. No to jest skandal, bo ja jestem człowiekiem, który lubi zjeść i musi dobrze zjeść rano, bo dużo ostatnio się dzieje, znaczy ostatnio, przez te dwa dni dużo się chodzi po Buenos Aires. Skandal. Idziemy na Puerto Madryn, na taką nowoczesną dzielnicę Buenos Aires. Zobaczymy, czy tak naprawdę jest taka nowoczesna, czy po prostu taka nowsza. Dzielnica Puerto Madryn znajduje się dokładnie za Pałacem Prezydenckim z drugiej strony i zobaczcie, jakie zaplecze piękne ma Pałac Prezydencki. Tylko nie wiem, jak tam dojść. Musimy chyba skorzystać z pomocy mapy. Jest zalążek tej dzielnicy. Chyba większy nie będzie. Puerto Madryn to dzielnica portowa wzdłuż rzeki, gdzie się właśnie znajdujemy. Możecie sobie zjeść. Są tutaj restauracje i taki deptak. I są statki. Jak widać, bardzo fajnie. Na takim bym chciał się przepłynąć kiedyś. A ja lecę tutaj. Pochodzimy między tymi budynkami i zobaczymy, czy da się porównać ten klimat do, nie wiem, do Stanów Zjednoczonych, gdzieś do Miami, Nowego Jorku. Wiecie, nie mówię jeden do jeden, ale czy panuje taki sam klimat między wieżowcami jak w Stanach? A nie powiem, że mi się bardzo podobał taki klimat i bardzo żałuję właśnie, że utraciłem mój telefon, na którym miałem zdjęcia z San Francisco, Nowego Jorku. Trochę mi bardzo tego szkoda. Bardziej mi szkoda tych zdjęć jak samego telefonu. Uważajcie na piwo Patagonia. Ja ostatnio właśnie dużo się opiłem tej Patagonii. Jak wiecie, Patagonia, teren dziki, później ta dzikość się później udziela wam w zachowaniu. Oczywiście taki żarcik to. To zaczynamy spacer po dzielnicy. Jest 12:30. O 14:00 musimy być w restauracji La Brigada, ponieważ jest otwarta do 15:00, od 12:00 do 15:00, a później od 20:00 do 12:00. Bardzo dobra restauracja, z dobrymi opiniami na steka, a nie chcę czekać do 12:00, więc dla was też jest taka rada, gdybyście byli w Argentynie i mieli coś zjeść, sprawdźcie godziny otwarcia restauracji, bo możecie się zawieść. A wiecie, jak jest? Jak dużo chodzicie i wiecie, że po tym spacerze chcecie iść coś zjeść, a później smuka, to jest bardzo denerwujące. Dupa Jasia. Do niczego to niepodobne, tylko do Buenos Aires. Przepraszam was za błąd. Puerto Madero. A pomyliło mi się z tym miastem Puerto Madryn. Przepraszam jak najbardziej. Także lecimy.
Nie mam ani negatywnej, ani pozytywnej opinii. Fajne miejsce, spokojne przede wszystkim, nic tu się nie dzieje. Fajnie, bo mam prostą drogę teraz do tego, do restauracji La Brigada. I już mi ślinka leci. Kapie, leci, cieknie, wszystko. Taki jestem już napalony na tego steka. Tym samym wchodzimy na dzielnicę San Telmo, najstarszą dzielnicę Buenos Aires. Na tej dzielnicy jest restauracja La Brigada. Wszystko ładnie nam się składa. Steki, dzielnica, którą miałem odwiedzić. Wszystko pod ręką. Tylko zobaczymy, czy nie najem się tymi stekami i nie będę musiał wrócić na tak zwaną drzemkę. Ale zobaczymy. Podoba mi się tu bardzo. Tutaj czuć klimat. Takiego ducha tej dzielnicy. La Brigada San Telmo 1992. Wchodzę tutaj. Gdzie się idzie? W prawo, w lewo. Ty zobaczcie, klimat jest przedni. O, ile idę? Podoba mi się tutaj. Przywitali mnie ładnie. No nie będzie tania. Chciałem powiedzieć kolacja, ale to będzie obiad. No i jemy. O, gracias. Mamy tutaj różnego typu beefy. Beefy de chorizo, baby beef. Najdroższy jest 6800. Ale zapytałem się, czy będzie dobry, to polecili mi albo T-bone, albo beef especial. Tylko tutaj kierownik poleca beef especial, który kosztuje no 5000. Plus woda, plus ekstra sałatka, plus ekstra ziemniaki do tego. No, wygląda, że będzie dobrze. Mam taką nadzieję. Jeżeli będzie dobre, to jeszcze wpadnę tu na kolację. Fajnie mnie tutaj też posadzili z widokiem na ulicę. I super. Na początek wjechała przystawka taka a la paluszki, woda i czas oczekiwania. No to wjechała kupa mięsa, zobaczcie, jaki wielki steak. Wypieczony w medium. Tylko frytki, a zamówiłem tak naprawdę ziemniaki. Ale dobra, niech będą. No to co, próbujemy. Czyli tak wygląda wypieczony na medium, czyli średnio. Frytki bardzo dobre. Lekko pikantny sos, taki leciutko. Mineralna woda. I klasyczna sałatka z oliwą z oliwek. To jest po prostu niebo. Niebo w gębie. Sprawa się ma tak, że stek jest naprawdę mega. Zapłaciłem za to wszystko $36, 6800, ale zostawiłem 8000 generalnie z napiwkiem, no bo jednak już jesteście w restauracji, gość naprawdę tutaj to przyniósł, tamto, wiesz, pogadał, wiedział jak. No już w takiej restauracji trzeba zostawić, no nie wypada. Ja lubię zostawić napiwek. No i gdybyście płacili normalnym kursem, czyli kartą na przykład, to byście musieli zapłacić 56 albo, no to by było około $60 za taką kolację. Obiad, przepraszam. A teraz miałem rację. Raz, że muszę iść na posiedzenie, bardzo ważne posiedzenie, które jest w mojej łazience hotelowej i od razu sobie chyba poleżę po takim steku. I wyruszymy znowu. Po tym steku zmiotło mnie na 2,5 godziny. To porcja dla dwóch osób. Ja potrafię dużo, ale naprawdę taki kawał mięcha zamulił mi organizm. Bo naprawdę to było potężne mięcho, potężna porcja mięsa. Ale pora teraz to rozchodzić, pozwiedzać. Powrotem na San Telmo.
Jeżeli to jest najstarsza dzielnica miasta, to teraz ćwiczymy pamięć na podstawie odcinków. Czyli jeżeli wiem z ostatnich odcinków, że Obelix został tutaj wybudowany w 1936 roku na 400-lecie powstania miasta, no to miasto powstało w 1536 roku. Widzicie? Moje filmy mogą być troszeczkę edukacyjne. Bynajmniej dla mnie mogę ćwiczyć sobie trochę. To ważne, żeby zapamiętywać jakieś tam dane. A to nie jest takie łatwe. Nie jest takie łatwe, jak codziennie mieli się dużo informacji. No, tak się tutaj chciałem pobawić trochę. Niejedna dobra restauracja znajduje się na tej dzielnicy. Tam jaki mięcho z kebaba. A najbardziej mi się podoba architektura, ale nie odbiega ona dużo, dużo bardzo od tej pozostałej. W tym budynku znajdują się liczne knajpki, gdzie możecie sobie usiąść i zjeść na pewno bardzo dobre rzeczy. Mercado San Telmo to się nazywa. Dzisiaj w restauracji przejęzyczyłem się, że jem kolację. I to nie do końca było przejęzyczenie, bo wydaje mi się, że po tym steku nie zjem już dzisiaj nic. Jedynie może jakiegoś owoca zarzucę. Ale nie sądzę, żebym miał ochotę i siłę na jakieś, kurczę, danie kolacyjne. Najlepsza dzielnica, na jakiej byłem, ale jeszcze jest La Boca, którą trzeba odwiedzić i już wtedy będziemy wiedzieli, która będzie się mi podobała najbardziej. A wy też będziecie mogli sobie na tej podstawie wybrać swoją najlepszą. A to jeszcze w tym odcinku. Nie wiem, czy dzisiaj tam dojdę, bo przespałem swoje parę godzin, swoich parę godzin na zwiedzanie w świetle dnia. A La Boca jest kolorowa i chyba dobrze, żeby było ładne słoneczko przy zwiedzaniu. Sprawdziłem wszystko na mapie i chyba zdążymy to jeszcze odwiedzić dzisiaj, bo jest tylko 2 km 300 metrów, żeby przejść się na dzielnicę La Boca. A póki co piękno San Telmo na wizji. Jeszcze jedna taka ważna rzecz to takie sklepy z lodami, ale nie byle jakimi, tylko już takimi lepszymi. I za 2 dolary jako deser spróbuję. Kubek z styropianu i naprawdę świetne lody. Jemy i lecimy dalej. Bardzo dobre, pyszne lody. A co do dzielnicy La Boca, to tak mi się wydaje, że jednak już to słońce, że nie ma już go, że lepiej pokręcić się gdzieś indziej i jutro się tam wrócić po prostu. Znaczy wrócić, dojść. Zupełnie przypadkiem trafiłem na pomnik Don Pedro de Mendozy, czyli założyciela tego miasta. Właśnie mamy potwierdzenie 1536. I cyk, super. Don Pedro był hiszpańskim kolonizatorem i konkwistadorem. I tu jest chyba park, przynajmniej chyba, jak mi się wydaje, że jak jego pomnik, no to i pewnie jego park. A tu możecie kupić chyba wodę gorącą do swojej jerbki. A, de
Citrico. Herbata cytrynowa. Patrzcie, kiwi, herbata kiwi pan mi tutaj robi. Mango i kiwi. Manzana. A, jabłko, mango, kiwi. Super. Bardzo, bardzo pyszna herbata. Naprawdę. Warto właśnie zatrzymać się, popróbować takich różnych rzeczy. Warto też właśnie iść na takiego steka, za którego trzeba zapłacić. I fajnie w podróży jest tak sobie robić wszystko, żeby sobie tak korzystać. A jedzenie, wiadomo, to praktycznie duża część podróży. Ja też takim wielkim smakoszem, smakołyszem nie jestem. Długie zęby mam i nie bardzo wszystko lubię. Ale mięso jak najbardziej, nie? Także usiądę sobie, dopiję herbatę i jeszcze tam jeszcze zawitamy dzisiaj. Tak się przy tej herbacie zasiedziałem w parku, że już ciemno się zrobiło. Ale to też dobrze, bo przejdziemy sobie przez San Telmo w nocnej scenerii. El Hipopotamo. Restauracja tak się nazywa. Co to za akcja, animacja? Fajny spot. Też pograłbym w piłkę albo w siatkówkę. To jest to. I tak to wróciłem prawie do domu, bo zgadałem się za nią po drodze. Później jeszcze kolega zadzwonił. I tak minął czas mi po drodze, że właśnie były rozmowy. Nie dzisiaj było mi dane nagrać dużo materiału. Jutro się postaram bardziej. Uzupełnię tego vloga. Także dobranoc i widzimy się rano. Dzień drugi, zaczynamy sobie tak od przejażdżki taksówką. Muszę pojechać w jedno miejsce. Nie chcę tracić czasu, więc korzystam sobie z tej usługi. Jestem na stacji, przy stacji Retiro Mitre. Muszę kupić bilet do Posadas, żeby po prostu, wiecie, nie robić tego później na ostatnią chwilę, bo może wykupią mi, jak będę musiał już tam ruszyć, więc sobie zakupię i będę miał święty spokój. Hola. Hola. Słuchajcie, kupiłem bilet, jeszcze 800 paczek mniej niż ostatnio tutaj byłem, kiedy tutaj byłem, sprawdzić. Pani była taka miła, jeszcze posadziła mnie, wiecie, z samego przodu na górze, na drugim piętrze, przy tej szybie, więc mam całą panoramę dla siebie. I teraz zostawiamy ten temat. Kiedy będę jechał? Wtedy będę jechał do Paragwaju, w stronę Paragwaju. Teraz idziemy realizować wczorajsze plany. Ostatnio próbowałem tutaj tej kiełbasy, jest naprawdę porządna, dobra, smakowało mi. Ale jeżeli już jesteśmy w temacie steków, a dzisiaj jest drugi dzień i kręcę tego vloga dalej, to pójdziemy na steka, troszeczkę tańszego, bo nie mam już za dużo gotówki, a musi mi starczyć, żeby nie wypłacać z tego, z Western Union już, drugi, kolejny raz. Tu zjemy sobie innego steka, zwanego bife de chorizo. I może zjemy w innej knajpce, albo w tej samej, bo widziałem, że w Friday się mają taką opcję. A tutaj na razie tak wam pokażę, co można kupić. Powszechnie znane hot dogi z salsą i różnymi sosami. O, i nawet pan robi hamburgery. Elegancko. Wszyscy się uśmiechają. Naprawdę. Zresztą nie pierwszy raz zauważyłem, że nagrywam. Może akurat nie zdążyłem nagrać jego reakcji. Ale ludzie naprawdę reagują fajnie na kamerę. A nie orzeszkami czy kamieniami jak w Afryce. Jedna rzecz do załatwienia jeszcze w pobliżu,
to taka, że dla mojego serdecznego kolegi muszę kupić yerbę, yerba mate i kubek. Wszyscy wiecie dla kogo, bo już za niedługo wspólna podróż z Piotkiem Polem Przywarskim, który ostatnio wydał swoją książkę, i na przywarski.pl możecie kupić taką książkę i sobie przeczytać. W sumie kto nie lubi czytać, ale lubi Piotrka, to może po prostu zamówić w ramach wsparcia jego działalności YouTube'owej i w ogóle. Także polecam. Ja jeszcze nie czytałem i chyba nie przeczytam, ale na pewno będę miał jako pamiątkę, bo tam też jest moja historia jedna w jednym rozdziale. Patrzcie, gdzie trafiłem. Tutaj też robią spoko jedzenie. Nawet kaszanka jest chyba. O, amigo. Kur... Ale żarcie, szkoda mi opuszczać Buenos Aires. Wiem, że w Paragwaju, a na pewno w Boliwii już tak dobrze nie będzie jak w Buenos Aires. Nie będzie sushi, nie będzie steków, nie będzie kanapek. Generalnie tu jest wszystko. Nie będzie awokado do śniadania takiego dobrego. Chociaż awokado można sobie samemu łatwo zrobić. O, jakieś protesty znowu tutaj mają. Nie mogę znaleźć żadnego sklepu. Najwyżej jeszcze w Paragwaju będę mógł zrobić takie zakupy. Tam też piją yerbę na potęgę. Awokado pan sprzedaje. Wczoraj w tym miejscu zakończyłem spacer w stronę La Boca, to dzisiaj go tutaj ponawiam w tym samym miejscu. Jestem już na dzielnicy La Boca, tylko gdzie są te kolorowe domki? Zaraz znajdziemy. I tutaj widzę, że nie jest tak, że ta La Boca to jest cała taka kolorowa, wchodzicie i macie taką typową dzielnicę, tylko chyba trzeba się naładzić i naszukać, żeby tutaj coś takiego znaleźć. Chyba jest to troszeczkę tak podpompowane pod turystów i taka klasyczna La Boca, tango i tak dalej, nie jest, żeby to jeszcze było takie autentyczne, to nie jest to tak łatwe w odnalezieniu tego. Są tu jakieś pojedyncze murale, ale takie murale można spotkać wszędzie. Tu są jeszcze jakieś fajne pozostałości. Poza tym mało tego tutaj jest. Trzeba dobrze się nachodzić, żeby to poszukać, tych fajnych rzeczy. A ja miałem nadzieję, że to wejdziemy w dzielnicę i wszystkie domki będą kolorowe, albo przynajmniej jakaś taka ulica z kolorowymi domami, czy na przykład będą tańczyli tango w parku, czy na jakichś placach, a jednak no nie ma tego tak. Muszę przyznać sam przed sobą, że wczoraj dałem trochę ciała
z tą nowoczesną dzielnicą. Ona, ale ona, kurczę, nie zachwyca, tam jeszcze jakiś most jest, który tam też nie robi jakiegoś wrażenia. Z tą Laboką to myślałem, że przyjadę i po prostu będzie wow i to wystarczy, a jednak nie jest tak. Tutaj chodzę w lewo, w prawo i nie mogę się tego doszukać. Trudno, jedziemy na Steka. Wiem jeszcze z internetu, że znajduje się tutaj stadion dla fanów piłki nożnej. Można zwiedzić, odwiedzić i to jest tutaj chyba ten stadion. Stadion nazywa się La Bombonera. To chyba stadion jakichś juniorów. Ja tam nie wiem, nie znam tej historii. Tam nawet widać chyba, że jest chyba główne wejście. Dzisiaj ponownie odwiedziłem La Brigade. Dostałem inny stolik i dzisiaj będziemy kosztować steka T-bone. Zobaczcie, to też jest wielki kawał mięsa. Tu jest taka kość, więc troszeczkę mniej tego mięsa, jak można zobaczyć. Średnio wysmażone. Jeszcze nie próbowałem. Dzisiaj z ziemniakami. Zwykłymi ziemniakami, nie prytkami. Także zasiadam, później wam powiem. Dzisiaj mamy dużo lepsze wrażenie, że smakowało mi bardziej, bo nie najadłem się tak. Nie jadłem tych appetizerów, które tam podstawiają, że bułeczki, te paluszki, nie zamówiłem sałatki. Troszeczkę mniej mięsa dzisiaj, ale było lepsze. Tak mi się wydaje. Chociaż wczoraj też nie umniejszam. Nie umniejszam wczorajszemu stekowi, bo wczoraj był antrykot, a dzisiaj był T-bone. Polecam wszystkim odwiedzającym Buenos Aires La Brigada. Wystarczy powiedzieć w taksówce La Brigada San Telmo i was tu przywiozą. I cena dzisiejszego steka jest porównywalna do wczorajszego. Chociaż wczoraj miałem sałatkę, frytki, a dzisiaj tylko i wodę, i dzisiaj też wodę i tylko dzisiaj ziemniaczki bez frytek, więc ta sama cena. No i dzisiaj zostawiłem mniejszy napiwek, dałem chyba 600 pesos, a wczoraj dałem 1000. Na koniec argentyńskiej przygody w Argentynie i w Buenos Aires przejdziemy się jeszcze po takich uliczkach, gdzie można kupić aparaty fotograficzne, zegarki, albo sprzedać, kupić złoto, srebro i takie tam jeszcze inne różne rzeczy. Na ulicy Libertad, pierwszą ulicę w lewo od Obelixa, będzie chyba Libertad 400 coś, możecie znaleźć świat Nikona. W każdym sklepie aparatów co niemiara. Możecie sobie kupić dosłownie wszystko. Odtwarzacze jeszcze, jakieś stare modele. No bardzo dużo rzeczy tu się znajduje. Różnych kamer, zobaczcie, jaka ciekawa kamera. Radia samochodowe. Ciekawe, ile z nich pochodzi z nielegalnie, ile z nich jest nielegalnie pozyskanych. Jezu, o, GoPro możecie nawet kupić, Osmo, ale nie Pocket. Cała ulica Libertad to będzie raz, dwa, trzy, nie wiem, z 8 do 10 przecznic. Macie biżuterię, zegarki i taką elektronikę. Dużo aparatów. Możecie kupić sobie nawet zestaw do herbaty. Fajnie jest tak sobie pochodzić, popatrzeć tu przez szybkę. O, pan powiedział, żeby nie kamerować. Przez szybkę
popatrzeć na różne zegarki, modeli, tutaj jest chyba 1000 różnych. Te aparaty, też fajne modele, można tam sobie wyhaczyć. Może jakiś kolekcjoner staroci to by sobie kupił, fajne rzeczy na pewno. Patrzcie ile zegarków. Pyk. Patrzcie jakie złoto. Chyba prawdziwe, nie ma ceny. Musi być drogie. Ale widać, że w tych sklepach jest bardzo duża rozbieżność cenowa. Także na każdą kieszeń, dla każdego. O, tu mamy srebro. Srebrne rzeczy. Znowu złote. No te złote to na pewno nie będzie takie tanie. Dobra. Miałem zrobić taki odcinek o cenach i tak dalej, ale nie zdążyłem. A wiecie, że ostatnio nie robię nic na siłę. Dlatego zrobię takie szybkie podsumowanie. Więc zaczniemy od tego, że najważniejszą rzeczą jest zapamiętać, żeby zabrać ze sobą euro albo dolary. No bo jeżeli byście mieli płacić kartą i rynkowy kurs dolara to jest jakieś tam 115-116, to na ulicy w Buenos Aires możecie dostać nawet 200 za dolara. I trzeba pamiętać, żeby były to nominały 100, 50 i 100. Innych nie chcą brać, dają wtedy mniejszy przelicznik. Jeżeli skończą się wam dolary albo nie macie, no to ściągacie sobie aplikację Western Union i tam dostaniecie z 190, nawet czasami więcej. Bardzo dobry kurs. Robicie sobie przelew w parę minut, on dochodzi też w parę minut, idziecie do punktu, odbieracie. No i z braku laku, jak już cokolwiek by się stało, no to przecież można tam raz czy dwa zapłacić kartą, nic się nie stanie. Poza tym autobusy, pamiętajcie, zaplanujcie sobie bardzo dobrze drogę, bo autobusy są drogie i na przykład ja miałem taki przypadek w El Chalten, że na przykład nie było autobusu z El Chalten na przykład gdziekolwiek, tylko musiałem 4 dni czekać, albo nawet 5. Byłem w poniedziałek, a w piątek wyjechałem, a chciałem już nazajutrz wyjeżdżać. I to są bardzo drogie autobusy, generalnie przejazdy są bardzo drogie. Noclegi, tanie, jedzenie dla każdego, wszystko można ogarnąć bardzo tanio. I szybciutko przejdziemy do rzeczy, które trzeba moim zdaniem zrobić. To jest Ushuaia. Tak, tam jest kurczę 3 do 5 dni na spokojnie. Perito Moreno obowiązkowo. Bardzo imponujący lodowiec i od razu niedaleko El Chalten trekking na Fitzroy, ale jak wspominałem, byście się mieli tam wybierać, to musicie zawczasu zarezerwować sobie autobus z El Chalten. Nie wiem, może teraz tak było, ale możecie wziąć na to poprawkę. Dalej Bariloche, wszyscy chwalą Bariloche. W Bariloche ja miałem nie ciekawą przygodę, zostałem okradziony na własne życzenie, sprowokowałem tu całą sytuację, ale fakt jest faktem, więc tam nie zwiedzałem i w sumie nie byłem w Salcie, w Mendozie, gdzie jeszcze nie byłem, a chciałem być Cordoba, ale wydaje mi się, że nic już tu poniżej Bariloche nie przebije południa kraju. No i Buenos Aires, jednym się podoba, jednym nie. Moim zdaniem po długich trekkingach i po całej przygodzie południowej bardzo fajnie jest odpocząć w Buenos Aires. Jest bardzo super klimat, restauracje z całego świata, włoska, japońska, chińska, steki, jak mogliście tutaj dzisiaj w odcinku sobie zobaczyć, bardzo dobre i dużo słodkości przede wszystkim na każdym roku. Macie panaderię i możecie sobie kupić. Argentyna nie jest droga. Naprawdę można to zrobić sobie w bardzo fajnym budżecie. Także nie jest to kraj tylko dla ludzi z grubym portfelem. Jest to
kraj dla każdego, moim zdaniem. Ale ostatnio, jak chciałem stąd wylecieć, no to bilety były za 6,5 tysiąca. Po 6 tysięcy, 6,5 tysiąca złotych, żeby wrócić, więc całe szczęście, że dokumenty się znalazły i mama mi ogarnęła tą kartę SIM w Norwegii, że mogłem odblokować banki i wszystkie potrzebne mi do życia aplikacje na telefonie. No, to tyle, nie? Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz to już tylko będzie Paragwaj, Boliwia, Brazylia i będzie czas wracać do domu. W Norwegii na pewno będę chciał może nie tyle co bushcraftować, ale dużo robić vlogów z wypadów takich leśnych. Więc to będzie jakoś tak na wakacjach. Będę musiał troszeczkę zarobić. Postaram się wyjechać do tej Szwajcarii, później zrobić Afrykę. No i tak pewnie powoli będzie kończyła się moja przygoda taka intensywna z YouTube'em. Później wrócę sobie do roboty i nie wiem, tam będę gdzieś jeździł, to będę coś nagrywał i tak dalej. Skandynawię może. Może jak to kiedyś wspominałem, no mówię Wojownika i Pola, żebyśmy zrobili Skandynawię z kamperem. No, a tymczasem zostawiam wszystko do waszej opinii. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. To będzie droga do Paragwaju i Paragwaj. Także widzimy się. Widzimy się pod granicą, w autobusie się widzimy, widzimy się w Paragwaju generalnie. Także trzymajcie się, dużo zdrówka życzę, bardzo dużo, bo to jest najważniejsze. Cała reszta zawsze się jakoś układa. Nawet można to zaobserwować na moim własnym przykładzie. Ostatnia przygoda. Poleciałem finansowo, ale zdrowie. Nie miałem uszczerbku na zdrowiu i wszystko dobrze się skończyło. Reszta sama się układa. Ja już nawet nie pamiętam tego, śmieję się z tego i biorę to jako dobrą lekcję. Także pamiętajcie, głowa do góry, zawsze myśleć trzeba pozytywnie. Te pierwsze dni, jak coś się stanie, wiadomo, trzeba przemyśleć, trzeba przeboleć, ale generalnie trzeba się szybko pozbierać i działać. Także to sobie zapamiętajcie, na pewno wielu z was dobrze o tym wie. No, także pozdrówki. Elo.